Andrzej Sułek, witam Państwa na trzecim koncercie z cyklu NOSPR Kameralnie Online. Georges Onslow, francuski kompozytor o angielskim nazwisku i takichże korzeniach, to jedna z wielu dziś zapomnianych, a w swoim czasie prominentnych postaci francuskiego życia muzycznego. Jego ojciec wyemigrował z Anglii w wyniku obyczajowego skandalu, po czym osiadł w prowincjonalnym miasteczku Clermont-Ferrand w Auvergne i założył rodzinę. Tam też przyszedł na świat Georges. Wszechstronnie wyedukowany, kompozytorskie powołanie odkrył w sobie jednak stosunkowo późno, jako 22-latek. Muzyczne kompetencje doskonalił pod kierunkiem prawdziwych znakomitości. Gra na fortepianie u Johanna Ladislausa Duska i Johanna Baptista Kramera, a kompozycje u Antonina Reichy. Pierwszymi jego próbami kompozytorskimi były kwintety smyczkowe, które później wraz z pokaźnym zasobem innych gatunków i form kameralnych stały się jego specjalnością i znakiem rozpoznawczym. Sporą sławę przyniosła mu w latach 20. XIX wieku opera komiczna Le Colporteur. W 1828 roku Chopin pisał z Berlina: Zdrów jestem i zacząwszy od wtorku, jakby dla mnie umyślnie, co dzień dają coś nowego w teatrze. Po czym dodaje: Colportera Onslowa z zadowoleniem słuchałem. Chopin później jeszcze także wymieniał Onslowa w korespondencji z Paryża, w tonie świadczącym o tym, że obaj przyjaźnili się i darzyli sympatią. Kompozycję Onslowa wysoko cenili Schumann, Schubert, Mendelssohn i Berlioz. Kwintet smyczkowy D-moll op. 45 powstał w 1831 roku na dwoje skrzypiec, altówkę i dwie wiolonczele, przy czym jedną z wiolonczel może zastępować kontrabas. Onslow początkowo był do tego instrumentu bardzo sceptycznie nastawiony, jednak pewnego razu w Londynie, gdy drugi wiolonczelista nie pojawił się na koncercie, Onslow za radą przyjaciela rad nie rad doprosił do zespołu basistę, którym okazał się jeden z największych w dziejach wirtuozów instrumentu, Domenico Dragonetti. Onslow był pod tak wielkim wrażeniem jego gry, że po zaledwie kilku taktach zaczął klaskać. Potem już regularnie uwzględniał kontrabas w obsadach swoich kwintetów. Dziś usłyszymy część pierwszą, Allegro Grandioso z kwintetu D-moll, właśnie w wersji z kontrabasem, któremu kompozytor powierzył niezwykle poważne, skupione, solowe otwarcie. Jeśli dzieło jest zwierciadłem twórcy, to muzyka Dworzaka ukazuje obraz kompozytora pozostającego w zgodzie ze sobą, zadowolonego ze swego losu i życia. W istocie Dworzak odniósł sukces, był bardzo szanowany i doceniany, wolny od stresów i niepokoju. Jego szczególnie mocne strony, umiejętność tworzenia oryginalnych melodii o wielkim uroku, pięknie i świeżości oraz wysoko rozwinięta inteligencja muzyczna zachwycają do dziś. Dworzak, płodny kompozytor, stworzył pokaźny zbiór znakomitych utworów kameralnych. Drugi kwintet G-dur op. 77, choć początkowo był dość szeroko krytykowany, także w końcu doczekał się docenienia. W kwintecie tym również pojawi się kontrabas, co odróżnia ten utwór od pozostałych dwóch kwintetów smyczkowych kompozytora z dwiema altówkami. Utwór pierwotnie składał się z pięciu części i otrzymał 18 numer opusowy. Zimrock, wydawca Dworzaka, opublikował ten kwintet w 1888 roku i omyłkowo oznaczył go jako op. 77. W efekcie z tym numerem kwintet funkcjonuje do dziś, choć później Dworzak usunął z utworu intermezzo, pozostając ostatecznie przy układzie czteroczęściowym. Czeski charakter jest tu obecny, choć mniej wyrazisty niż w dziełach późniejszych. Pierwsza część, oznaczona Allegro con fuoco, wyłania się jakby z pewnym wahaniem, by po chwili dziarsko ruszyć do przodu. Druga część to energiczne, czeskie właśnie w charakterze scherzo, po którym pojawia się subtelne poco andante, a na koniec finał w tradycyjnej formie ronda, przypominając tematy i motywy z poprzednich części. Wykonawcy wieczoru: Rafał Zambrzycki skrzypce, Kinga Tomaszewska skrzypce, Joanna Tesarczyk altówka, Natalia Kurzac-Kotula wiolonczela i Jan Kotula kontrabas. Zapraszam do wspólnego słuchania.
Thank you.
Thank you.
Thank you.